Jedno z ostatnich podsumowań sezonu 2022-2023. Tym razem mówić będziemy o biało-zielonych trzecioligowcach rekordu z byłym już szkoleniowcem biało-zielonych Dariuszem Mrózkiem. Niezły start, po czym nastąpiła passa aż 13 meczów bez porażki. Nie co tu ukrywać, słaby finisz. Taka jest moja ocena minionego sezonu. Twoja? No na pewno. Początek tej rundy mieliśmy obiecujący, wygraliśmy 3 mecze z rzędu, później mieliśmy chwilę zawahania formy, 2 przypadkowe remisy, gdzie mogliśmy wyciągnąć z tych meczów zdecydowanie więcej. Później pechowa porażka z Kluczborkiem i od tego momentu ta jakby wiara w osiągnięcie celu umarła. Końcówka już wiadomo, nastawialiśmy się troszkę na wygranie klasyfikacji Pro Junior System i też te wyniki, nie ukrywam, były gorsze od moich oczekiwań. Obawialiśmy się newralgicznego startu w rundzie wiosennej, a tymczasem maj, zazwyczaj udany dla rekordzistów, był, no powiedziałbym, blady. Piątkowe granie nie służyło. No z perspektywy czasu można tak powiedzieć, ale wcześniej zakładając to, że będziemy grali w piątek, też chcieliśmy tak jakby wywrzeć presję na drużynie, którą goniliśmy w walce o awans. No niestety życie pokazało, że sytuacja miała odwrotny skutek. Trener nie wyjdzie na boisko, nie wesprze zespołu w sposób bezpośredni, nie będzie miał wpływu na obraz gry, ale minuty, punkty w programie Pro Junior System można było policzyć. No nie ukrywam, że policzyliśmy. Właśnie w tym tkwi szkopuł, że te punkty policzyliśmy. Nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że zawodnik, który nie grał od pół roku, wskoczy do gry i zacznie punktować za 2. I po prostu z tego względu, że tej sytuacji nie przewidzieliśmy, ta różnica 20 punktów na pewno bardzo mocno zabolała i mnie, i klub. Wróćmy jednak do wydarzeń stricte boiskowych i tego, co działo się w rundzie rewanżowej w rozgrywkach trzeciej ligi grupy trzeciej. Czy aby nie przeceniliśmy potencjału rekordzistów boiskowego, piłkarskiego? Ciężko powiedzieć. No. Patrząc po meczach kontrolnych, po początku rundy, wydawało nam się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wiadomo, młodzież cechuje się tym, że trudno jest ustabilizować formę na najwyższym poziomie i może to było takim kluczem do tego, że tych paru punktów nam zabrakło. Wiadomo, no, każdy trener życzyłby sobie, żeby ta kadra jego była jak najszersza, żeby mógł rotować w składzie praktycznie co jakiś czas i w przypadku jakichś urazów, kontuzji, kartek, żeby wskakiwał zawodnik, który nie osłabia zespołu. No, życie pokazało, że może w tym aspekcie kilku elementów zabrakło. No teraz pomówmy o nieco szerszej perspektywie czasowej. 3,5 roku. Licząc tylko mecze ligowe, to 105 spotkań, 55 wygranych, 23 zremisowane, 27 zakończonych porażką. 2 razy zdobyty Puchar Polski w podokręgu Bielsko-Biała i na Śląsku. A tak na świeżo, jaki to był czas? Wyśmienity, wspaniały, na pewno ten okres zapadnie na długo w moim sercu. Najtrudniejszy moment, czy była to pandemia? Wtedy rozpoczynałem swoją pracę, na pewno po dobrym okresie przygotowawczym, po wygranym pierwszym meczu, nagle zatrzymanie się całego życia, piłki. Na pewno to był trudny okres, trzeba było się zorganizować w zupełnie innych realiach, ale po tym okresie nowy sezon też pokazał, że wyglądało to coraz lepiej. A najistotniejsze doświadczenie szkoleniowe, jakie wynosisz po tym 3,5-rocznym okresie pracy przystartowej? Cieszy mnie to, że z roku na rok drużyna grała coraz lepiej, że byliśmy w stanie rozwijać nasz model gry, że zaczęliśmy być bardzo dobrze zorganizowani zarówno w grze w ataku, jak i w obronie. I też mecz z Pogonią pokazał, że byliśmy w stanie rywalizować nawet z najlepszymi drużynami w Polsce. To na pewno drużyna miała swój styl. Cieszy mnie to, cieszy mnie taka opinia, bo to zawsze jest tak jakby duży plus dla trenera, jeżeli postronni widzowie dostrzegają, że drużyna ma styl. A nas cieszy to, że nie pozostawiasz w cygańskim lesie po sobie spalonej ziemi, jak to ktoś napisał w jednym z komentarzy w internecie, kiedy już
obwieszczone zostało, iż rozstajesz się z rekordem? No mam nadzieję. No, na pewno fundamenty są pozostawione, na pewno drużyna potrafi grać piłkę, udowodniła to w wielu meczach. Mam nadzieję, że kolejny trener, który przyjdzie, będzie starał się podtrzymać tą pracę, która już została zrobiona. I jakiś sentyment również zostaje? Oczywiście, oczywiście. W tym momencie i korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować całej społeczności rekordowskiej, w szczególności panu prezesowi Januszowi Szymurze, za to, jakim jest prezesem i za to, jakim jest człowiekiem. Te rozmowy, które prowadziliśmy na temat życia, na temat piłki, były zawsze na najwyższym poziomie. Szczerze powiem, że nie współpracowałem jeszcze z lepszym prezesem. Teraz chciałem podziękować również wiceprezesowi Piotrowi Szymurze za to, jaki jest konsekwentny, twardy, zdecydowany i za to szacunek, Piotrze, dla Ciebie. Podziękowania też szlę do mojego sztabu, do Darka Rudzkiego, Kacpra Szymali, do Jakuba Korby, do Marka Profica i oczywiście kierownika Krzyśka Kani. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom klubu. Trudno mi jest ich wszystkich wymieniać, bo jest ich bardzo dużo, ale na pewno z wszystkimi miałem bardzo dobry kontakt i chciałem im podziękować za współpracę, która się odbywała tutaj u nas na obiektach. Chciałem podziękować oczywiście Rekord TV w osobach Tadeusza Palucha, Marka Skrzypka i oczywiście Marka Homy. Nie mogę zapomnieć oczywiście o Szatanach. Chciałem im też również bardzo podziękować. Tak wiernych kibiców rzadko można spotkać. Podsumowując, chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie za ten pobyt w Rekordzie mocno podziękować. I my dziękujemy w imieniu całej biało-zielonej społeczności oraz ekipy Rekord TV. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję.